Jarek Szeja i Marcin Szeja, zwycięzcy tegorocznego Pucharu Fiesty R2. Wygraliście 4 z 6 tegorocznych rund Mistrzostw Polski. Przy takich wynikach wydawać by się mogło, że tytuł mistrzowski był jedynie formalnością, ale powiedzcie, jak z waszej perspektywy wyglądał ten sezon? Formalność to nie była, bo konkurencja była duża. Tym bardziej, że rajdy to jest taki nieprzewidywalny sport, że dzieją się różne rzeczy. Łapaliśmy kapcie, przebijaliśmy opony, rozcinaliśmy opony, bo taki był rajd rzeszowski. Rozbiliśmy auto, no bo taki był rajd Wisły, ale to jest niestety, te elementy to jest sól tego sportu i jedyne co mogliśmy to starać się wyeliminować tego typu błędy. I wygraliśmy 4 z 6, wystarczyło to. No, była troszeczkę nerwówka przed rajdem nadwiślańskim, bo straciliśmy pozycję lidera. Finał był dla nas, wygraliśmy, więc cieszymy się i patrzymy się zadowoleni w przyszłość. Cel na sezon 2014 zrealizowany, ale w tym roku wystartowaliście również w rajdzie Barum, eliminacji Mistrzostw Europy. Domyślam się, że była to realizacja marzenia, ale z waszego punktu widzenia również bezcenna nauka. Marcin, powiedz, jak z twojego punktu widzenia wyglądał ten start? Rajd Barum rozgrywał się w Czechach. Był do klasyfikacji Mistrzostw Czech, ale była to też runda Mistrzostw Europy, więc bardzo trudny rajd, zdecydowanie więcej kilometrów przejeżdżanych podczas takiej imprezy niż w Polsce. W Polsce mamy około 120 kilometrów na jednej imprezie, tam było ich ponad 200, także musieliśmy być przygotowani na zdecydowanie dłuższy rajd, ale też i inne procedury, inne regulaminy, które panują w Mistrzostwach Europy. No, trzeba było się do tego solidnie przygotować. A do tego liczyliśmy na konfrontację z zawodnikami z zagranicy, z Mistrzostw Europy, ale też tam się pojawiają tacy, którzy startują w Mistrzostwach Świata właśnie samochodami klasy R2, podobnymi do naszego samochodu i liczyliśmy na to, że z nimi się no, można zmierzyć, można ocenić nasze tempo. I zobaczyć swoje miejsce w szeregu gdzieś tam za granicą. Do tego jeszcze no, masę kibiców z Polski, no, gdzieś tam presja była, duża trema. No i udało się, dojechaliśmy rajd na świetnym miejscu, na mecie dostaliśmy jak każda załoga, która dojeżdża do mety, pamiątkowy medal z rajdu Barum z Mistrzostw Europy. Jest to super pamiątka, która no, zostaje u nas i myślę, że niewielu zawodników w Polsce ma taki medal. Marcin, wspomniałeś przed chwilą o samochodzie, którym ścigaliście się w tym sezonie, Ford Fiesta R2, który znajduje się za nami. Jest to samochód, który umożliwił wam również równorzędną walkę o najlepsze lokaty w Ośce w Polsce. Jarek, powiedz, czy po pierwszym kontakcie z tym samochodem spodziewałeś się, że będziecie w stanie osiągać tak doskonałe wyniki? Znaczy, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, aż będą tak dobre, choć wiedziałem, że auto będzie się dobrze plasować w naszych odcinkach, naszych trasach. Jego gabaryt, rozstaw osi, trakcja, no dobrze pasuje na tego typu śliskie, takie zdradliwe, błotniste i nierówne odcinki. Do tego bardzo szybkie, bo rajdy w Polsce nie należą do wolnych. Więc wiedziałem, że możemy walczyć z tym samochodem, wiedziałem, że będą dobre wyniki. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie gorzej, że naprawdę to trzecie miejsce, że to jest dobry wynik i pierwsze miejsce dla samochodu klasy R3, drugie miejsce klasa R2, takie mocne R2, czyli Peugeot 208, więc trzecie brałbym w ciemno przed sezonem i z pocałowaniem ręki naprawdę odebrałbym ten tytuł. Każde auto ma jakiś zapas i jakiś limit. Wiem, że parę razy byliśmy blisko tego limitu i na pewno można było jechać troszeczkę szybciej. Czy dalej będziemy jeszcze jeździć tym autem? Czas pokaże.
trzecim miejscem w Ośce na koniec sezonu sprawiliście sobie na pewno dużą satysfakcję i przy okazji ogromną niespodziankę waszym kibicom. A jeżeli jesteśmy przy niespodziankach, to w ostatnim czasie zrobiliście im kolejny duży prezent i wystartowaliście po raz kolejny w Czechach, tym razem w praskim rally sprincie i w zupełnie nowym dla was samochodzie N-grupowym Subaru Impreza. Powiedzcie, jak doszło do tego startu? Samochód Subaru Impreza N14 pochodził z czeskiego zespołu Roto z Pilsna. Startował nim Sebastian Frycz cały sezon w Czechach. Jednakże no, w tej imprezie nie mógł wystartować, zaproponował nam ten start, więc no, długo się nie zastanawialiśmy, od razu na tak, jak najbardziej. No i samochód zdecydowanie inny od klasy R2, no, napędzany na 4 koła, więc wszystko jest inne, wszystko jest lepsze, szybsze. No było to trudne, żeby się z autem jakby tak zaprzyjaźnić. No ale wyszło całkiem nieźle. Mieliśmy jakąś też konfrontację z czeskimi zawodnikami, którzy na co dzień tam startują takimi autami czteronapędowymi typu Mitsubishi czy Subaru. A do tego jeszcze tam startowało kilka aut WRC, no, co było taką fajną ciekawostką, więc bardzo fajna impreza, miło ją wspominamy. Czy start w Pradze możemy potraktować jako zapowiedź przyszłego sezonu? Start w Czechach był dla mnie osobistym testem. Chciałem sprawdzić, jak poradzimy sobie w takim samochodzie. Uważam, że na tyle kilometrów, ile przejechaliśmy wcześniej, ponieważ w czwartek mieliśmy taki dzień testowy, w piątek badanie kontrolne, no i w sobotę mieliśmy praski rally sprint. Uważam, że pojechaliśmy dobrze. Na tyle, ile potrafiłem, wykorzystałem samochód. Wiem, że ma duży zapas. Jechałem kiedyś z Kajetanem takim samochodem i wiem, co można robić z takim samochodem i wiem, że dużo jeszcze przede mną. Na razie rozmowy trwają. Robimy wszystko, aby zrobić ten krok do przodu i nauczyć się czegoś nowego. Jednocześnie mieć dużo radości z jazdy z takim samochodem, bo naprawdę wszystko się szybko dzieje i jest jeszcze większa dawka adrenaliny. I trzymajcie kciuki. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na sezon 2015. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na odcinkach, jeżeli nie w Polsce, to za granicą. Powodzenia.